Gratuluję, bo to pana ogromna zasługa, że piłka ręczna w Tarnowie się odrodziła i jest na tym miejscu, na jakim być powinna. Ja jestem bardzo wzruszony tą uroczystością i obecnością pana prezesa i pana zastępców. Jestem wdzięczny za dzisiejszą podpisaną umowę. To pozwoli funkcjonować w dalszym ciągu temu zespołowi w Superlidze Zawodowej. To jest najwyższe, jak państwo wiedzą, najwyższa forma sportowa, Superliga, to jest elitarna, powiedziałbym, elitarny zespół. Występują tam markowe kluby, takie jak Vive Kielce, Azoty, Puławy, Orlen. No, myśmy również chcieli się dostosować do trochę z wyższym poziomem, stąd też dokonaliśmy parę transferów, kilka transferów. Pozyskaliśmy rokujących dobrych sportowców, dobrych, przygotowanych do uprawiania piłki ręcznej. I ja chcę powiedzieć, że osiągnięcie nasze bez pomocy partnerów, sponsorów byłoby niemożliwe. Dzisiaj sport angażuje bardzo dużo czasowo zawodnika, stąd też należy to powiedzieć, że sportowiec jest jako zawód, nie może już pracować, bo obciążenie treningowe, mecze wyjazdowe pochłaniają cały czas. Stąd też bez pomocy sponsorów czy partnerów, zależy jak to tam mówi, nie ma sportu, a tym bardziej sportu takiego kwalifikowanego. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu prezesowi doktorowi Wojciechowi Wardeckiemu za to, że życzliwie podszedł do nas i wysłuchał naszej prośby i oferty i właśnie dzisiaj ta uroczystość podpisania umowy dokonała się. Trudno, żeby grupa Azoty, wielka grupa, która ma swoją siedzibę w Tarnowie, nie wspierała jedynej drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej, a przecież to piłkarze ręczni w tej najwyższej klasie rozgrywkowej są i awansowali. Trzeba sięgnąć do roku ubiegłego, bardzo znaczącego, gdzie również zawodnicy wywalczyli awans, cieszyli się z tego, iż będą mogli grać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Grupa Azoty deklarowała wsparcie, ale niestety decyzje władz piłki ręcznej, jednak tego czasu było za mało, były takie, iż drużyna nie mogła występować tam, gdzie powinna występować, czyli w pierwszej, najwyższej klasie rozgrywkowej. To był moment też szczególny, bo bez naszej współpracy, bez wsparcia grupy Azoty, utrzymanie drużyny i to, żeby w kolejnym roku awansować, bo przecież ci zawodnicy byli obiektem zainteresowania innych drużyn, to ta nasza współpraca również umożliwiła zawodnikom osiągnąć sukces i dzisiaj już tych obaw co do dopuszczenia do rozgrywek nie ma. Dlatego możemy podpisać umowę i to umowę dwuletnią, szczególnie ważną, istotną z uwagi na regulacje, jakie obowiązują w Polskim Związku Piłki Ręcznej, gdzie wyraźnie zwraca się uwagę na stabilne finansowanie, czy te podstawy finansowania drużyny w dłuższym horyzoncie czasu. Dlatego też zawarliśmy umowę na 2 lata. Grupa Azoty w szerokim zakresie wspiera sport w wielu naszych lokalizacjach. Wspomniał pan prezes Terlecki o drużynie z Puław, która również jest finansowana przez Grupę Azoty i już się cieszymy na tą rywalizację, powiem, grupową.
i mamy nadzieję, że na parkiecie mogą być różne wyniki i różne niespodzianki. Na to też jesteśmy gotowi i otwarci. Sądzę, że koledzy z Puław także. Umowa i aneks do tej umowy jest również dzisiaj bardzo ważny, ponieważ z jednej strony jest to cesja, przekazanie praw stowarzyszenia na spółkę Jaskółka. I to, co jest bardzo, bardzo istotne, to nazwa, pod jaką będą występowali piłkarze. Państwo widzicie na koszulkach wyraźny napis Grupa Azoty. Także to jest ten kierunek i dziękuję za otwartość władzom Klubu Piłki Ręcznej. I muszę powiedzieć, że z ogromnym podziwem obserwowałem zabiegi, starania, determinację pana prezesa Terleckiego, szczególnie w ubiegłym roku. I tą swoją pasją zarażał otoczenie w zarządzie Grupy Azoty. No, w ramach naszej społecznej odpowiedzialności biznesu, jak państwo wiecie, od wielu lat finansujemy sport w Tarnowie. Chciałem zwrócić uwagę też na finansowanie młodzieży, także poszczególnych dyscyplin. No, traktujemy Unię Tarnów jako też obowiązek społeczny, nie jest to klasyczny sponsoring sportowy, jest to kwestia tradycji, historii i odwołania się do podstaw firmy. Natomiast z pewnością chcielibyśmy, żeby w ramach tego finansowania byli także lokalni partnerzy i to jest problem w tej chwili, bo my z pewnością wszystkiego nie możemy robić. Tutaj w tych dyscyplinach, których przede wszystkim piłka ręczna w tej chwili, żużel, wiemy, że jesteśmy głównym sponsorem, chcielibyśmy zaprosić także innych do wsparcia, bo nie może się wszystko opierać jedynie na jednym dużym sponsorze. Co chciałem powiedzieć, staramy się jeszcze o jedno, prezes tu wymienił, dwuletnie kontrakty. To, co daje zarządcom klubów możliwość planowania w dłuższym okresie czasu. I to powinno pozwalać na normalną działalność gospodarczą w klubach. Ja sądzę, że ten układ dwuletni możliwe, że będziemy rozważali, żeby wydłużyć praktycznie do układów trzyletnich. Znaczy celem na pewno jest utrzymanie tego zespołu, ale to nie jest utrzymanie typu bijemy się o miejsce 13-14. Mamy cel 10 miejsce w rundzie zasadniczej i również po rundzie play-out. Jeżeli będzie coś lepiej, to na pewno dla nas i dla piłki ręcznej tarnowskiej to dużo zmieni. I my rozwijamy chłopaków młodych, postawiliśmy na większość, średnia wieku to jest około 25 lat, 24 lat. I połączyliśmy to tylko z drobnym doświadczeniem, jak ściągnęliśmy brązowego medalistę z Opola. Patryk Małecki, który jest, ma 8 sezonów w Ekstraklasie i Łukasz Kuszdeba, który też ma 8 sezonów. Reszta chłopaków to są wychowankowie. Mniej więcej 8-10 wychowanków mamy w zespole i na nich będziemy stawiać, bo to oni są tu najważniejsi. Trener jest zadowolony ze sparingów. Kończymy pierwsze od 25 lat takie przygotowania do Ekstraklasy. Chłopaki już się zaczynają zgrywać. Oni wiedzą, że wchodzą na inny poziom i muszą dać siebie jeszcze 3-4 razy więcej niż dawali w pierwszej lidze, a nawet niż dają chłopaki z przeciwnych drużyn. Bo jesteśmy tylko, może będą takie mecze, że będziemy zbierać frycowe, ale musimy pokazać to charakterem, że nie jesteśmy chłopakami do bicia.